Jeszcze taka mała informacja na sam start. Jeżeli ktoś z Was nie ma konta na największej giełdzie kryptowalut na świecie, to może otrzymać sobie gwarantowane 10 dolców na start. Jest to około 40 zł. Polecam Wam zobaczyć ten filmik. Link do niego też Wam podam w opisie. Tam dokładnie tłumaczyłem, o co chodzi. I wystarczy po prostu się zarejestrować ze specjalnego linku. Tak samo zweryfikować i napisać do mnie. I już możecie sobie otrzymać 10 dolców na start. Więc jest to taka dosyć fajna promocja, z której warto sobie skorzystać. Bo dosłownie w 5 minut można sobie otrzymać takie dodatkowe pieniądze. No a my teraz w tym momencie wracamy do głównego tego tematu dzisiejszego odcinka. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanał, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zarabiać przez internet, grając w proste gry przeglądarkowe. Będzie to omówienie sprawdzonej i prostej strony do zarabiania przez internet. Ja o niej też jakiś czas temu nagrywałem, jednak dawno o niej nie było odcinków, więc jeżeli ktoś o niej nie słyszał, to dzięki temu filmikowi może się o niej dowiedzieć. Oczywiście, jak zawsze, link do tej strony znajduje się w opisie. I generalnie ja o tej stronie nagrywałem naprawdę bardzo dawno temu, bo chyba już ten pierwszy filmik, to z tego co pamiętam, był już 2 lata temu i też jakbyście sobie go zobaczyli, to ta strona się naprawdę bardzo mocno zmieniła i tak samo ja gdzieś tam nie miałem za dużo nawet takich specjalnych koparek, o tym też powiem, co to jest, więc też przez te kilka lat generalnie od czasu do czasu sobie z tej strony korzystam i też sobie na niej sporo zarobiłem. Tak więc w tym momencie już mogę Wam pokazać, na czym to wszystko polega, jeżeli tą stronę widzicie pierwszy raz. Generalnie chodzi tutaj o to, że jest to tak zwany, można to powiedzieć, nawet symulator kopania kryptowalut i to też się opiera o kryptowaluty, ale tak samo jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to oczywiście może sobie tak naprawdę właśnie tutaj te kryptowaluty wymieniać na złotówki. Dzięki temu oczywiście wtedy możemy sobie na tym coś zarabiać. Ja zazwyczaj sobie wypłacam te pieniądze i też Wam pokażę dowód wypłat. Ale do rzeczy, tutaj jeżeli chodzi o tą stronę, to tak jak mówiłem, tutaj my gramy sobie w taką gierkę. I to jest symulator kopania kryptowalut, więc jak ja teraz jestem na tej stronie, to to mi w ogóle nie obciąża komputera i tak dalej. Po prostu mam sobie tutaj taką specjalną prędkość kopania i ta prędkość kopania definiuje to, ile ja pieniędzy mogę, ile tych kryptowalut sobie zarabiać w ciągu najbliższych 10 minut, bo co 10 minut mniej więcej otrzymujemy sobie tutaj te środki. I teraz jak ja bym sobie zamienił właśnie tutaj, bo ja sobie obecnie zbieram takiego coina jak BNB, to widzicie, że co mniej więcej 10 minut otrzymam dokładnie 0,206 BNB. I tak to mniej więcej wygląda. Mogę sobie tutaj tak samo ewentualnie split power nacisnąć i wtedy sobie zmieniam, ile tam tych kryptowalut chcę kopać. U mnie 100% wychodzi, że kopię sobie kryptowalutę od giełdy Binance, czyli Binance Coina. Mógłbym sobie kopać inne kryptowaluty, które tutaj widzicie. I tak to mniej więcej wygląda, więc też warto ewentualnie się zapoznać, bo to jest cała prędkość kopania ogólnie wszystkich użytkowników na tej platformie, więc czysto teoretycznie tak plus minus według mnie, jeżeli ktoś by chciał na to patrzeć, to takimi opłacalnymi coinami w tym momencie jest Ethereum oraz Litecoin, z tego co widzicie, po prostu tutaj one mają największą taką ogólną właśnie prędkość, no i im wyższa jest prędkość, tym trudniej jest wykopać jakąś kryptowalutę, więc trzeba to sobie dopasowywać, ale do rzeczy. Gdzie są te wszystkie gry? Ja teraz muszę Wam troszeczkę tutaj ten ekran przesunąć i w tej zakładce właśnie Games możemy sobie tam przejść i już zobaczycie, mamy takie specjalne gierki. I one, jeżeli my sobie w nie gramy, to też otrzymujemy sobie taką dodatkową prędkość kopania i tak jak Wam pokazywałem wcześniej, u mnie ta prędkość wynosi około 65 piheszy. I tutaj tak to mniej więcej wygląda. Więc jeżeli ja sobie zagram na przykład w taką prostą grę, tutaj akurat ona jest troszeczkę dłuższa, więc w tym momencie, jak ja sobie pogram w tą grę, w tym momencie zaraz ją sobie skończę, dostałem specjalne punkty i te punkty tak samo, wtedy jak zostaną one mi dodane do tego mojego konta, to wtedy już Wam pokazuję, one mi zwiększają całą tą prędkość. Mogę Wam jeszcze tak szybciej pokazać jakąś prostszą grę, no bo tutaj po prostu one są takie dosyć popularne i też jeżeli ktoś z Was kiedyś grał w gry przeglądarkowe, to jest to taka dosyć prosta sytuacja, więc uważam, też jeszcze Wam od razu powiem, że na tej stronie tak samo milionów się nie zarabia. Jeśli ktoś z Was myśli, że na tej stronie będzie sobie grał na przykład po kilka godzin i będzie zarabiał na tym na przykład 500, 1000, 2000, 3000 zł miesięcznie, no to niestety, gdyby taka strona, jakaś tam metoda istniała, to wszyscy graliby sobie po prostu w gry, no i na tym by sobie zarabiali zamiast chodzić do pracy, więc myślę, że to jest logiczne. Taką stronę należy traktować jako dodatkową możliwość i raczej polecam ją takim osobom młodszym, bo jeżeli ktoś z Was i tak po prostu lubi grać sobie w takie gry przeglądarkowe, to czemu miałby sobie korzystać z jakiejś tam strony takiej typowej pod takie proste gierki, jak może sobie dodatkowo właśnie sobie tutaj przeklikiwać takie proste właśnie gierki online i wtedy
też jakieś tam minimalne ilości tych kryptowalut się dostanie. Więc ja teraz w tym momencie sobie zakończę tutaj te gierki i widzicie, że tam sobie pograłem w te trzy gry. Otrzymam sobie dodatkowe te, można to powiedzieć, specjalne prędkości kopania. Tak samo ten komputer mi się tutaj może upgrade'ować, jeżeli zagramy sobie konkretną ilość tych gierek. I tak to mniej więcej wygląda. Więc za to otrzymujemy sobie właśnie tą prędkość kopania. Ale dodatkowo jest jeszcze inna opcja. Tutaj możemy sobie kupić takie specjalne koparki, o których właśnie Wam wspominałem. I zobaczcie, ja tutaj mam takie trzy pokoje. Mam też taki specjalny, można to powiedzieć, no room, no taką skórkę do tego akurat pokoju, bo tutaj jak Wam pokazałem na początku, ona wyglądała zupełnie inaczej i Wy prawdopodobnie też, jak ja sobie przejdę tutaj, będziecie mieli taki wygląd tego pokoju, jak będziecie nowymi użytkownikami na tej stronie. No i zobaczcie, tutaj są takie specjalne koparki. Jeżeli my sobie będziemy kupować takie koparki za pomocą takiej specjalnej kryptowaluty, którą tak naprawdę ona nie jest nigdzie listowana, to jest ta kryptowaluta RLT od tej właśnie strony RollerCoin, to wtedy możemy sobie za nią kupować różne takie specjalne właśnie koparki i one będą u nas na zawsze. One będą właśnie nam tutaj niepotrzebnie sobie w to wszedłem, bo mogę sobie tam ewentualnie pozmieniać w sumie ich pozycje, gdzie one się znajdują. No to właśnie, jeżeli ja mam dużo tych koparek, to tak samo jak widzicie, mój bonus się zwiększa o te 142%. No i też można sobie ewentualnie podejrzeć, że zobaczcie, jedna koparka tutaj u mnie ma na przykład bardzo dużo tych piheszy. Są jakieś koparki, które mają mniejszą prędkość i właśnie im więcej tych koparek się ma, tym większą prędkość jacyś użytkownicy mogą posiadać. Tak to mniej więcej wygląda, więc wtedy ktoś z Was tak samo może sobie teoretycznie kopać nawet tą kryptowalutę RLT właśnie tutaj, żeby po prostu zbierać jej coraz więcej i potem na przykład właśnie w tym marketplace kupić sobie jakieś koparki. Ja w tym momencie nie będę kupował, bo jak widzicie mam no niewiele tych RLT, więc gdzieś tam taką koparkę na przykład mógłbym kupić sobie, już Wam pokazuję, nie w Rax, tylko właśnie tutaj w Miners. I raczej za 2 RLT nie będzie to jakaś no z wielką tam prędkością koparka dostępna. Chociaż tak samo widzę, że na przykład ta jest w miarę fajna. No to może nawet się skuszę, zaraz zobaczymy sobie price high to low. Jak tutaj nam się to prezentuje. Mam 2,66. To teoretycznie mógłbym sobie nawet dać na 3. Zrobimy sobie to w ten sposób i damy sobie na przykład właśnie jeszcze dodatkowo ten power high to low i zobaczymy, o tutaj jest na przykład taka fajna koparka. Tak więc pokażę Wam to na tym przykładzie, po prostu sobie ją zakupimy, skoro i tak mnie stać. No teraz już mam po prostu ją dostępną tutaj, przejdziemy sobie na home i teraz jeżeli ja sobie znowu wejdę w edit, to mogę sobie tą koparkę tutaj w minersach właśnie położyć i dzięki temu tak samo mój bonus kopania się zwiększy i ta koparka po prostu będzie cały czas aktywna. Jednak tak samo potrzebujemy takich specjalnych baterii. Jak widzicie, ja mam te 361 baterii i one polegają na tym, że jeżeli my przez te raz, dwa, trzy, cztery dni nie będziemy wchodzić na tą stronę, no to niestety te koparki nam przestaną tak jakby działać. Więc my potrzebujemy te baterie i po prostu raz dziennie sobie wchodzimy, klikamy sobie upgrade i teraz z tego co pamiętam, jeżeli po prostu, teraz też nie jestem pewny, bo nie przykładam do tego żadnej uwagi, ale chyba jeżeli my po prostu będziemy sobie wchodzili raz dziennie, to nam nie będzie pobierało tej baterii, tylko dopiero tego czwartego dnia, kiedy nam by się to wyzerowało, to wtedy musimy tutaj zapłacić tę baterię. Nie jestem też na 100% pewien, bo tak jak widzicie, ja mam dużo tych baterii, więc nawet nie przykładam do tego żadnej uwagi. Te baterie też można sobie kupić w sklepie, więc jest to taki niestety dodatkowy koszt. Kiedyś tego nie było i to było prostsze, bo nawet nie trzeba było wchodzić na tą stronę i klikać. Jeżeli ktoś z Was miałby po prostu kilka tych koparek, to tak naprawdę mógłby jeszcze przed tą aktualizacją nawet sobie nie wchodzić na tą stronę i cały czas to by kupowało właśnie tutaj te kryptowaluty właśnie za nas. No i dodatkową opcją tutaj, jeżeli chcemy sobie zbierać te RLT, jest tak samo taki po prostu offer wall i możemy wykonywać tutaj te zadania i za to otrzymywać sobie te punkty RLT. Uważam, że to jest bez sensu. Lepiej korzystać sobie z innych offer walli, które pokazuję Wam na kanale Często Pieniądz. Tak naprawdę, no tutaj wystarczy, żebyście sobie przeklikali kilka filmów, to będziecie wiedzieli, jakie ja polecam. Ewentualnie mogę gdzieś tam podać linki w opisie, jeżeli o tym nie zapomnę. I tak to mniej więcej wygląda. Skamerska reklama nadal się pojawia. No niestety tak to wygląda. I dodatkową opcją tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o właśnie tego roller tokena, roller coina całego, to jest to, że możemy wykonywać takie dodatkowe zadania i otrzymujemy za to punkty. Generalnie przejdziemy sobie tutaj w te questy i widzicie, że ja mam tutaj kilka tych daily questów wykonanych, więc po prostu mam tutaj zaliczone. Za te daily questy otrzymujemy tak samo taką inną kryptowalutę, która tak samo nie jest listowana nigdzie na giełdzie, to jest po prostu taka waluta, można powiedzieć, tutaj na tej stronie. I możemy sobie wejść w store i teraz, jak widzicie, tutaj jest taki oficjalny sklep,
w którym możemy kupować sobie różne koparki. Uważam, że bez sensu jest z niego korzystać, lepiej wejść na marketplace, tam wszystko jest tańsze, ale jeżeli sobie przejdziemy niżej, do tego season pass i tak dalej, to widzicie, że są tutaj te zadania, o których mówiłem i tutaj też co konkretny sezon możemy otrzymywać sobie dodatkowe takie bonusowe przedmioty. W tym momencie, gdybym uzbierał do tych 200 XP i miałbym ten level drugi po prostu zakończony, to otrzymałbym taką koparkę i tutaj są też takie bonusowe. Można też aktywować takiego specjalnego pasa, właśnie gold pass, ale to też kosztuje, więc uważam, że jest to bez sensu. I teraz właśnie w loot boxes można wykorzystać, nie przepraszam, season store, można wykorzystać sobie tak samo jak widzicie tutaj te kryptowaluty, o których wam mówiłem, żeby sobie otwierać takie specjalne skrzynki, mogę wam to otworzyć i to są takie części do koparek. One też mogą być wam przydatne, zaraz wam pokażę, otworzę sobie jedną skrzynkę, otworzę sobie drugą skrzynkę. Dajcie mi sekundę, niech to nam się otworzy. I można przejść sobie, już wam pokazuję, właśnie to jest w tej zakładce storage, do takiego specjalnego właśnie, można to powiedzieć, pomieszczenia, gdzie my możemy albo sobie też upgrade'ować te części do tych koparek, za które też trzeba trochę zapłacić, żeby sobie je zupgrade'ować, lub ewentualnie właśnie minery nasze po prostu zaktualizować sobie. Dzięki temu też mamy takie dodatkowe bonusowe jakieś możliwości. Przykładowo tutaj jest to w miarę tanie. Mnie w sumie tylko na to stać i chyba wolałbym wykorzystać, bo tu jest ile procent? Kilka procent. Dobra, wykorzystamy sobie tą koparkę, żeby ją sobie subgrade'ować. I dzięki temu przykładowo ja mam te dwie koparki. Mogę sobie je połączyć w jedną i dzięki temu ona będzie miała ten poziom drugi. Będę miał troszeczkę więcej tych terahaszy dostępnych, bo też jak widzicie, jakbym sobie dodał 15 terahaszy razy 2, to bym miał 30, a tutaj dostaję dodatkowo 9 terahaszy w bonusie i też o te 5 punktów, w sensie 0,5 punktów procentowych mi się zwiększy ten cały bonus właśnie na moim koncie, więc jak sobie nacisnę ten merge, to też mi się to wykona i w tym momencie muszę sobie wrócić znowu do tego mojego akurat konta. Tutaj gdzieś pewnie mi znikła jedna koparka, zaraz zobaczymy, gdzie mam wolne miejsca. A i tutaj mi jedna zniknęła, więc teraz jakbym sobie wszedł znowu w edycję, to widzicie, że ta koparka mi się pojawiła i mogę ją sobie położyć na przykład tutaj w tym miejscu, damy sobie add miner i naciśniemy sobie go i dzięki temu też mam, można to powiedzieć, mniej tych koparek, ale ona ma większy bonus i też co za tym idzie, jak widzicie, generalnie mam 3 pokoje. Jeżeli ja bym miał tak dużo tych koparek, przez które właśnie tutaj wszystko by było zajęte, a widzicie, że już te 2 pokoje u mnie są pełne, musiałbym dokupić ostatni pokój za, uwaga, 120 RLT. Czyli dosyć droga sytuacja, więc warto też po prostu, jeżeli ktoś z was nawet, bo na początku też macie tylko jeden pokój i zaczynacie sobie w to grać, warto też te koparki mniej więcej gdzieś tam kolekcjonować w taki sposób, aby po prostu było miejsce na dodawanie sobie nowych tych koparek, bo może być taka sytuacja jak u mnie, że już niedługo, jeżeli sobie tutaj cały ten pokój zapełnię i tutaj to jedno miejsce, to będzie mi brakowało miejsca, a przez to, jeżeli bym miał te akurat koparki w moim inwentory, no to niestety na tym bym sobie nie zarobił. Dodatkowo tutaj też mamy ten leaderboard, czyli osoby, które zarabiają sobie tutaj najwięcej i w tym wypadku one na tej stronie zarabiają naprawdę bardzo dużo, ale też zobaczcie, że mają one naprawdę drogie te koparki. Ma też ta osoba te 4 pokoje, które ja tak jak widzieliście mam tylko 3. No i już wam pokażę, bo też można sobie to łatwo odliczyć, ile taka osoba przez to, że ma tyle tego e-haszy, zarabia sobie na przykład dziennie. Ale nie ukrywając, o tym też warto powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo mocny użytkownik i on pewnie też dużo zainwestował, by mógł mieć to pierwsze miejsce na tej całej stronie. Tak więc w tym momencie już wam pokazuję, on ma około te 168 e-haszy, ma on około tyle. I teraz musimy wpisać ten cały network power, o którym wam wcześniej mówiłem, czyli przejdę sobie znowu na moje konto. I już wam pokazuję, że network power ogólnie właśnie wszystkich osób, które korzystają sobie właśnie z tej strony, na przykład na BNB, wynosi, już wam pokazuję, na przykład 738 e-haszy. I teraz jak ja bym sobie to skopiował, jeszcze się też upewnię, czy na pewno ten block reward jest ustawiony właśnie na te BNB, ile tam wychodzi. Block reward wynosi trochę więcej, jak widzę, 0,23, a tu było wpisane 0,12, więc damy tak 23. No to ta osoba, już wam pokazuję, mniej więcej w BNB zarabia na każdym bloku, jak widzicie, mniej więcej 2 dolce i dziennie zarabia sobie na tej stronie około 380 dolców, czyli to jest ponad 1000 zł, tygodniowo zarabia 10 tysięcy, a miesięcznie zarabia sporo, bo to już jest ogromna kwota, około 40 tysięcy złotych miesięcznie, ale tak jak mówiłem, to jest pierwsze miejsce.
Ja, jak widzicie, mam około miejsce 10-tysięczne, więc ta osoba z pierwszego miejsca też musiała pewnie sporo zainwestować i po prostu warto o tym pamiętać, że ja osobiście z tej strony korzystam. Też Wam pokażę na przykład, że ostatnio sobie dokonywałem trochę wypłat. Przykładowo już Wam pokazuję, gdzieś tam przejdziemy sobie niżej na BNB, niedługo będę miał pieniądze do wypłaty. To gdzieś tam te moje wypłaty przechodziły. Teraz też na przykład tutaj minimum wynosi 0,035 BNB. Mogę sobie zobaczyć, ile teraz BNB jest obecnie warte. Więc ja za chwilę tam do wypłaty na tej stronie będę miał około 70 zł. Tak to mniej więcej wygląda. Można sobie tutaj zbierać też inne kryptowaluty. Na przykład tutaj mam Dogecoina. Od 90 jest Dogecoin do wypłaty. Zobaczymy sobie Ethereum. Za chwilę też będę miał tutaj Ethereum do wypłaty. No, ale na przykład Litecoina jeszcze nie ma do wypłaty, bo oni tutaj co sezon dodają różne te kryptowaluty, więc póki co można tutaj wpłacać, a nie można wypłacać. Akurat w sumie Bitcoinie chyba niedawno sobie nawet zlecałem tą wypłatę. Dokładnie, w sumie kilka dni temu, 4 dni temu wypłaciłem sobie tyle Bitcoinów. Mogę Wam też pokazać szybko, ile to właśnie wynosi w przeliczeniu na złotówki. Tak samo około 75 zł sobie wypłaciłem w Bitcoinie, więc jako dodatkowy sposób na zarabianie przez internet Wam to polecam. Tak samo to jest strona dla cierpliwych, więc raczej polecam to osobom, które są młodsze, mają czas, no i będą sobie tak po prostu for fun grać sobie w te gry. A to, że można zarobić sobie te kryptowaluty, będzie dla nich po prostu zwykłym dodatkiem. Ale tak samo, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany troszeczkę bardziej zaawansowanym zarabianiem przez internet i chciałby zacząć zarabiać przez internet więcej niż te kilkaset złotych, no to polecam Wam zapoznać się z tym filmikiem, w którym pokazuję dokładnie, co trzeba zrobić, aby po prostu wybrać sobie najlepszą taką metodę na zarabianie przez internet. Jest to taka specjalna zapowiedź specjalnego projektu, w którym omawiam wszystkie najbardziej opłacalne, aktualne i sprawdzone sposoby, żeby oczywiście zarabiać o wiele więcej pieniędzy przez internet. W dzisiejszym odcinku to była taka prosta gierka, na której po prostu można sobie coś zarobić, a nie będą to miliony. A w tym wypadku, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany troszeczkę bardziej zaawansowanym zarabianiem przez internet, to polecam Wam zobaczyć sobie ten filmik i się z tym wszystkim zapoznać. No a w tym momencie to już byłoby na tyle, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!